Cześć, witajcie w kolejnym materiale poświęconym jak zostać rekonstruktorem. Dzisiaj porozmawiamy o cenach, jakie trzeba ponieść, aby móc rekonstruować chociażby daną sylwetkę. Omówię to na przykładzie żołnierza niemieckiego z września 1939, jak i żołnierza z okresu późnej wojny. Teraz magicznie przenieśmy się do studia. Porównamy teraz koszt, jaki trzeba ponieść sylwetki na podstawie sylwetki niemieckiego żołnierza z września 1939. Podzieliłem to na trzy kategorie, z czego są trzy podkategorie. A więc absolutne minimum, rekomendowane wyposażenie i pełne wyposażenie. To się również dzieli na ceny replik, ceny oryginału i szyte na miarę. Przy czym szyte na miarę nie wszystkie oczywiście będą uwzględnione, bo nie wszystkie są tak naprawdę egzemplarze szyte na miarę. Chciałbym zaznaczyć, że w punkcie 25, czyli pod tytułem broń, mamy na myśli w replice replika, zaś oryginale oryginał. Oczywiście ze wszelką dokumentacją. Tak więc jeszcze w ramach sprostowania, wszystko jest podliczone na podstawie różnego typu sklepów, aukcji zachodnich, pragnę podkreślić. Tak więc euro trzeba było przeliczyć na złotówki. Jest to, policzyłem to po kursie 4,55. Dobra, tak więc zaczynamy. W zasadzie może najpierw zaczniemy od repliki. Cena replik z wyposażenia żołnierza na podstawie wyposażenia żołnierza Wehrmachtu, piechoty z wrzesień 39. A więc tak, 130 zł, 410, 20 zł, 120, 400, skarpety 40 i 800 zł będzie to trzewiki marszowe. Oczywiście tutaj biorąc pod uwagę tą w zasadzie najniższą cenę pułkową. Teraz idąc dalej, jest to następujące: 300 zł, 100, 150, 170, 150, 290, 102, 20, 70, 70, jak dobrze mówię? A, przepraszam, manierka 300 zł, nie 70, a menażka 70 zł, puszka będzie 135 i tu będzie 60 zł. Dobra, idąc dalej. Mamy tak, maska przeciwgazowa, nie znalazłem żadnej repliki, płachta iperytowa też nie znalazłem żadnej repliki, chociaż jeżeli są faktycznie takie, to w komentarzu proszę zaznaczyć, że gdzieś jednak są, bo takich nie znalazłem. Celtban 250, kijki do namiotu plus śledzie, też nie znalazłem replik. 150, akcesoria chlebaka, tutaj jakiś czyścik, inne takie pierdoły typu, nie wiem, maselniczka, takie opierdoły w zasadzie można podliczyć. Troki, no to 60 zł. Replika broni 720, akcesoria do broni to jest 70, mantel no to będzie 580, szalik 30, rękawiczka 100. Tak więc w cenie
Absolutnie minimum. Koszt replik wyniósł niecałe 2000 zł. W rekomendowanych mamy tu już 3700 w zasadzie. Pełny koszt replik to jest 5600, można powiedzieć. Oczywiście te ceny tak naprawdę z roku na rok będą coraz wyższe. No to tak z reguły się dzieje, więc to nie jest stałe. Koszt minimalny oryginału i to jest tak 2050, 8 koła. Następnie jest to 1300. I tu śmieszna cena mi wyszła 6750. Dobrze mówię? No oczywiście, że pominąłem. Tak, Kragebinde 270. Następnie może sobie moją ściągawkę inaczej położyć, żeby mnie się to tak nie zlewało. Następnie mamy 1300 i tu mamy 6750, 400 i do tego 4500. Następnie mamy 4000, 630, 225, 700, 650, 1500, 550, 650, 630, 1300 i 450. Dobrze, do kolejnego tak naprawdę punktu przechodzimy i to jest tak następująco. Trzeba dodawać 600, 450, 670, 720 tysiąc, 400, 450, 2500, 300 zł, 3000, 300, 550. Dobrze, tak więc w minimum z oryginałów jest to koszt rzędu 23 470, rekomendowany zaś 34 755 zł. No i w pełnym koszcie umundurowania jest to oczywiście oryginał 45 695 zł. Tak wychodzi. I szyte na miarę. Szyte na miarę oczywiście nie będą wszystkie. Tak naprawdę by trzeba było pododawać pozostałe, mieszając oryginały z replikami, czego już nie będę robił. Jedziemy po kolei. Tysiąc 200. I tak naprawdę przechodzimy do szalika i rękawic. Oczywiście to jest taki koszt, czyli 3240 zł minimalne. No i z wyposażenia pełnego to trzeba dodać kilka złotych, w zasadzie kilkaset, co wychodzi 370 zł. I to jest koszt oczywiście tylko szytych na miarę, bez dodawania jakichkolwiek wariacji z typu oryginał z repliką albo replika z oryginałem, jak kto woli. Tak więc sylwetka w ogóle wrześniowa nie należy już do najtańszych, gdzie mówić już o późnej wojnie, tak naprawdę, gdzie trzeba mieć
kilka mundurów na kilka frontów. Jeżeli mówimy o żołnierzu niemieckim, piechoty, bo oczywiście był front wschodni, zachodni, jeszcze oczywiście front w Afryce, we Włoszech, tak więc i Narvik, te tereny, tak więc można powiedzieć, że wariacji było już w późnej wojnie dosyć sporo. Dobrze. Przechodząc dalej. I to jest tak. Koszt repliki. Zaczynamy z powrotem. 150, 350, 40, 140, 600. Niektóre ceny będą się powielały, bo prawdę mówiąc, z sylwetki wrześniowej można czerpać również niektóre przedmioty na późną wojnę, typu na przykład, nie wiem, ładownicę, czy nie wiem, puszka na maskę przeciwgazową, chlebaki, czy bagnet, żabka. Tak naprawdę tutaj wchodzi już konwert, gdzie można sobie po prostu na spokojnie to mieszać. Ale oczywiście nie wszystko. Tak jak wcześniej mówiłem, niektóre rubryki będę pomijał z tego względu, że nie znalazłem danej repliki albo oryginału. Co ciekawe, no, teoretycznie oryginał powinien być. Chlebak 120, 370, 135 na 60. I następnie przechodzimy dalej. Mamy 250, bądź też 150, 60. Tu mamy chyba nawet ciutkę więcej, mi się wydaje. Kolumn 33, tak, mamy więcej. Replika broni 720. Akcesoria do broni jest to o kwota rzędu 70 zł, później jest 800, 580, 30, 100, 400, 320 i 310, można powiedzieć, co w minimalnym oczywiście kosztu replik jest to 1820 zł. Jest to oczywiście sylwetka od podstaw robiona. Tak, tutaj w zasadzie to chyba nic się nawet nie powtórzyło. Następnie mamy rekomendowany 3600, no i w pełnym wyposażeniu jest to 6000, w zasadzie 600. Oryginały, no to tak. Aha, nie, przepraszam, bo tutaj widzę. Nie, dobrze mówię. Tutaj znalazłem za 6 tysięcy. Tu już 9 tysięcy, już naprawdę ceny kosmiczne, jeżeli chodzi o aukcję. Nie wiem, dlaczego na zachodnich mają hopla niesamowitego na te przedmioty, czy wyposażenie ubioru, tak naprawdę. I 5400. Dobra. Kolejne to jest 4000. 6000. Boże, 630. 1200. 250. 700. No, łopatka plus pokrowiec to było rzędu 500 zł. 1500, 650, tak,
550. Kolejny było 650, 630, 1300, 450. Kontynuując. 600, 450, 670, 700, 20, 1400, 452,5 tysiąca, 300 złotych, 2700, 300, 550, 4700, 3500, 5600. Tak, dobrze mówię? Chociaż wróć. Którą się kolumną się pominąć. O, z tego rozpędu coś musiałem pominąć. 5600. Pójdziemy od dołu. Aha, i tutaj było 720, a tu widzę. Nie. Mi 620 tysięcy wyszło. Aha, już wiedzę dlaczego. Dobra. I to o właśnie w ten sposób. O. Widzicie, czasem licząc po prostu dosyć spore wartości, to czasem można się pomylić. Dobrze, tak więc koszt minimalny oryginału na późną wojnę jest to 26 500, rekomendowane 39 można tysięcy powiedzieć, no i pełne wyposażenie 105 000, 106 można ująć. Są to naprawdę bardzo, bardzo duże pieniądze. Większość ludzi też by chciała o tym pomarzyć. Idąc dalej, szyte na miarę, mamy tak 1300, 180, 550 i 1200. I tutaj mamy z takich jak, gdzie mamy szalik. Szalik jedynie. I mamy rękawiczki znowuż. Mogą być tylko szyte na miarę. Z szytych na miarę, no to z minimalnych wychodzi 3230 zł, zaś z pełnego można powiedzieć 3360. Oczywiście do tego należy doliczyć wariacje typu repliki oryginał, albo oryginały same, albo repliki same. Tak więc to już tworzy naprawdę duży, dosyć spory wydatek. Tak jak wcześniej w poprzednich materiałach mówiłem, rekonstrukcja nie jest najtańszym hobby, jak sami widzicie, po kwotach, jakie po prostu można znaleźć. Co można powiedzieć? No oczywiście w typu cena replik trzeba doliczyć parę cen oryginału, bo niestety nie ma replik. Jak sam, no to są niezbyt dobre, ale tutaj akurat nie znalazłem. Tak więc
co mogę powiedzieć. Każdy musi przemyśleć, czy jednak rekonstrukcja jest dla niego, na jego budżet, czy połówka, dajmy na to, druga strona, nie wiem, żona, narzeczona, czy ktokolwiek pozwoli wam, dajmy na to, brać w tym udział, zacząć zabawę, dajmy na to, z rekonstrukcją. To jest oczywiście na podstawie sylwetki niemieckiego żołnierza z okresu późnej wojny. Tutaj mamy jeszcze z września, przypomnę, ceny, możecie spojrzeć. Są to naprawdę bardzo duże kwoty, nie dla każdego oczywiście, tak więc nie chcąc straszyć, ale też chcąc, żebyście wiedzieli, co można się spodziewać, jakich kosztów, nie ukrywając bawełny. Cóż, portfel na pewno zaboli po tym. Tak więc ja już kończę i zapraszam was do kolejnych materiałów.